Nie ma skrótów. Dotrzemy tam. Uwierz mi. Dokąd idziemy? Do świątyni w dzikim lesie. Czemu? Łatwiej mi będzie wyjaśnić na miejscu. Odyn mówił coś jeszcze, gdy byłeś na zewnątrz? Tak. Że Jotunheim już go nie obchodzi. Że nie interesują go sekrety gigantów, bo sam odparł Ragnarok. Myślisz, że wie, że giganci nie żyją? Bardziej mnie niepokoi, że już go to nie obchodzi. Co on knuje? Co tu się stało? Tak blisko domu? Łupieżcy zwalczają się nawzajem? To nie ich strzały. Jest tu coś innego. Oj, nie tu. Sny. Wow! Ten wciąż żyje. Nie. Przypatrz się. Łupieżcy Hel? Kto za tym stoi? Chyba nie ma co liczyć na to, że ich wróg będzie naszym przyjacielem. Serio? Kto miałby wieszać łupieżców? Czekaj. Do licha, bracie! Co to było? Coś silnego i niebezpiecznego. Bądź czujny. Pewnie. Cały czas jestem. Pamiętasz, jak mówiłem, że ktoś może powiedzieć nam więcej o gigantach i Lokim? Mówisz o Tyrze, starym bogu wojny tych ziem, który nie żyje. No, ponoć nie żyje, ale Odyn coś bardzo się stara go ukryć. No nie? Wie, że Tyr mógłby zjednoczyć wszystko niemu światy. Cicho. Poza tym... Coś słyszałem. Uwaga! Całkiem szybko powracają z martwych. Odyn nadal dostaje ofiary, ale ma je gdzieś. Poprzednim razem nie było tutaj kolumny. Jak mówiłem, Tyr był sojusznikiem gigantów, więc stanąłby po naszej stronie. Jeśli ktokolwiek wie, kim mam się stać, to właśnie on. Jeśli żyje, musimy go znaleźć. Przynajmniej spróbujmy. Dużo tych jeśli, Atreusie. Jest coś, co wiesz? Zobaczysz. Ja!
co mógł znaleźć, ale podobno ma dowody. Zaszliśmy tak daleko? Przekonajmy się. Dużo tu zwłok. Lepiej się nie zatrzymywać. Za późno! Ostrze! Użyj ostrzy! Spal ich! Nista! Ojcze, z prawej! Niezły popis! Zabawne, że Fimbul Winter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. Jak na zawołanie. Zabij pana zimy. Tak, dobrze. O kogo chodzi? W górę. Dobra. Ha, zrobił się w tym naprawdę dobry. Kolejna makabryczna scena. Moje lewej! Widziałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden poranek. O nie! Bracie! Ojcze! Tropicielka! Uważaj, bracie! Chyba mamy na wyborze. Tarcza jest zepsuta! Nie zatrzymuj się, bracie! To już przesada. Najpierw Fimbul Winter, Freja i łupieżcy, potem Thor i Odyn wpadają z wizytą, a teraz jeszcze tropicielki. Nigdzie już nie jest bezpiecznie. Ojcze, tarcza od mamy. Thor ją uszkodził, ale... Może krasnoludy by ją naprawiły. Może. Później. Chodź, wejdziemy tędy.
robimy, Atreusie? Dobra. Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel przedstawiał początek, a prawy zakończenie. Tak. Znaleźliśmy ich wiele. Widziałem je. No więc... to coś więcej niż sądziliśmy. Nie pamiętam przewróconej kolumny, ale po drugiej stronie jest ołtarz. Teraz lepiej. Gotowe! Chodź! Widzę, że w tej okolicy dosłownie wszystko się wali. Fimbul Winter osłabia wszystko. Nawet kamień. Patrzycie? Coś takiego. Chodź. Atreusie, czekaj! Chyba cię nie posłuchał. Co to, chłopcze? Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj, w środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego, Wielkich Wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas Ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Vanaheimie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem... patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. Atreusie! Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to, ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od 100 zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z... Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To Tyr. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimirze. Czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co, jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj! Wracamy do domu. Chwilę! Muszę ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. Co to jest? Wszystko, co mam. No, prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie. Wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? Chyba wszystkie.
Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem, co to. Ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony. Ale nie wiem, gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale nie byliśmy w stanie nic... My? Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Czarny dym. Krwawa ziemia. Może chodził o Muspelheim? Nie sądzę. Odyn nie ma wiele do powiedzenia w przedwiecznych światach. Krwawa ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat krasnoludów. Svartalfheim, możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym Odyn kiedyś podporządkował sobie krasnoludy. No jasne. Tyr jest w Svartalfheimie, w jakiejś kopalni. Więc? Co teraz? Dom. Tędy. Chłopcze, nawet gdybyśmy chcieli szukać Tyra, jak mielibyśmy się dostać do Svartalfheimu? Wiesz, że Odyn uniemożliwił podróżowanie między światami. Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł. Ziemia jest tu popękana. Coś jest pod ziemią? O, wracamy do przyjemnej i opłacalnej rozwałki. Uroczo! Mimirze, słyszałeś, co on mu proponował? Chłopakowi? Nie bardzo, wyszli na zewnątrz. Ale młody był z nami szczery. Nie przejmuj się. Skąd wiesz, że powiedział nam o wszystkim? Pamiętasz, jak walczyliśmy tu z trolem? Pamiętam, że straciłeś kontrolę. Stąpaj ostrożnie, bracie. Robi się niebezpiecznie. Zamierzasz walczyć bez tarczy? To dla mnie nic nowego. No! Brawo! Nikitas! Prawie w domu. Bracie, posłuchaj. Nie win chłopca za jego ciekawość. To przywilej młodości. Młodość to czas nauki posłuszeństwa. Ma być wiecznie posłuszny? Bracie, on i tak wybierze własną ścieżkę. Jeśli nie chcesz, by zostawił cię w tyle, to zmądrzej i dotrzymaj mu kroku. Gdyby udało nam się przywrócić możliwość podróży do Svartalfheimu, na pewno zyskalibyśmy podatny sprzęt. Dosyć. Spróbujemy. Serio? Ale jeśli nie znajdziemy Tyra, porzucisz poszukiwania.
na dobre. W porządku. Nie pożałujesz. Kratosie! Tutaj! Sindri! Czy mnie oczy nie mylą? To naprawdę Atreus Coppelad, przyjacielu! Aleś ty urósł! No, fakt. To zapraszam za mną. Brock wspomniał, że potrzebujecie bezpiecznego lokum, więc wasze ulubione krasnoludy śpieszą z pomocą. Nie macie nowych ulubionych krasnoludów, co? Nie znamy żadnych poza wami. I dobrze. Idźcie przodem, przyjaciele. Dokąd teraz? Do najczystszego domu w całych 9 światach. Chciałbym, by pozostał czysty. To taka ogólna uwaga. Kratosie. Po tej aferze z Thorem postanowiliśmy dać wam schronienie do czasu, aż obmyślicie dalszy plan. Zaraz będziemy. Jak widzicie, zamieszkaliśmy w świecie między światami. Przynajmniej nie musimy się tu obawiać Fimbulwinter ani wzroku Odyna. No i widok jest piękny, o ile lubicie migotliwą, szarą pustkę. Świetne miejsce, Sim. Właściwie to chcemy omówić pewien plan. Naprawdę? Chodźcie, chodźcie! A, tylko wytrzyjcie buciory. Bardzo dokładnie, proszę. Nie wytrzesz butów, prawda? No trudno. Sypialnie są tam, z tej strony jest kuchnia. Czy ktoś chce coś zjeść? Kratosie? Chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcemy tylko dostać się do Svartalfheimu i uratować Tyra. Tyra? On żyje? Przecież... Co? Spokojnie. On wszystko wie. Wszystko? Buntowałeś mojego syna. Nie, ja go pilnowałem. Dla ciebie. Dzięki mnie nic mu nie groziło. No powiedz coś. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy mogli znów podróżować między światami. Możesz nam pomóc? Tak, pewnie. Tylko nanieśliście tyle błota. To dlaczego nadal nie można podróżować? Szczerze mówiąc, nie obędzie się bez twojej pomocy. Ooo! Huldrowi bracia w końcu potrzebują usług największego mędrca świata. Nie cieszyłbym się tak. Ej! Nie tak szybko! A ten skąd się tu wziął? I co to w ogóle za jeden? To mój syn. Najarn Smide, co też się z nim stało? Jest za wysoki. I wygląda... Tak. To po tobie. Dobra, znajdźmy mu coś, co nie będzie za krótkie. Chłopak dorasta, zakuta pało. Sam nigdy nie byłeś gołąsem? Ej! No. A, nie ma co płakać. Ale będziesz go musiał teraz znacznie lepiej pilnować, kolego. Oj, stara się. Zaufaj mi. Dobra, zajmijmy się waszym sprzętem, zanim znów znikniecie. Zacznij od tego. Przywaliłeś. Może po prostu wykuję ci nową. Wolę zachować tę. Tak, zobaczę, co da się zrobić. W międzyczasie będziesz musiał pochodzić z czymś zastępczym. Znalazłem twoje fanty. Wrzuciłem je do skrzyni. Co ty byś bez mnie zrobił? Rozejrzę się trochę po domu. Daj znać Sindriemu, jak będziesz gotowy. Wiedziałem, że coś zostawiliśmy. Świetny ten dom, Sindri. Sam go zbudowałeś? No pewnie. Podoba ci się mój dom? Jak odblokować światy? Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie i przynieście głowę.
się. Dobrze. Gdzie dokładnie przebywa Tyr? Jest uwięziony w jakiejś kopalni. Tylko tyle wiemy. W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O, wiem! Pogadajcie z Durlinem. Kto to? To nasz kuzyn, tak jakby. Pracuje w Biurze Bezpieczeństwa w mieście. Powinien mieć dostęp do szczegółowych danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama szukała u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. Gotowy? Rebelię? Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę. Chyba przegapiłeś moje... Tada! No cóż, mówi się trudno. Zaraz wszystko na Oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca rebelii? Durlin? Przywódca Ateusie. Dobra. Do zobaczenia, Sindri. Słyszysz? Będziemy potrzebować bifrostu i głowy. Brock, ty dotykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to. Urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z bifrostu. Dobrze. Czyli mogę jakoś tym sterować? O nie. Nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sindri, podła kanalio! Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powiek. Dalej! Dobrze, dobrze. Tak, teraz strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę już, idę! Na jajach Kresler! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić... Już, gotowe. Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń. Kratosie, rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. Celuj klucz w runę Svartalfheimu, tę po prawej, a potem... Skoncentruj. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tawernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go, wątpię. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są. Mokre. I pełno tam ponurników niebezpiecznych, ślizgłych, śmierdzących. Powodzenia! Dzięki. Chwilę, co? Powodzenia! Hmm.